Angelika Bednarska, witam Państwa. Aura w ostatnim czasie jest bardzo dynamiczna i jak na razie na mapach synoptycznych większych zmian nie widać. Pogodą w Polsce cały czas rządzi niż z układem frontów atmosferycznych. Z nadmorza Czarnego płynie do kraju ciepłe, a zarazem wilgotne powietrze. Zapraszam na szczegóły. Nadchodząca noc w całej Polsce będzie pochmurna i też deszczowa. Lokalne rozpogodzenia pojawią się jedynie nad morzem, Warmii, Mazurach, Podlasiu oraz na Mazowszu. Części północnej oraz wschodniej synoptycy prognozują liczne wyładowania atmosferyczne. Ciepło od 15 do nawet 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, jednak podczas burz silniejszy w porywach do 80 km na godzinę. Natomiast jutro we wszystkich regionach pojawią się opady deszczu. Zachmurzenie będzie na ogół duże, lokalne rozpogodzenia i dopiero w drugiej części dnia pojawią się głównie na północy, w centrum oraz w części wschodniej. Termometry wskażą od 17 stopni we Wrocławiu do nawet 29 stopni w Warszawie. W części wschodniej oraz w południowej może też zagrzmieć. A co w regionie? W tych najbliższych godzinach nad regionem zachmurzenie będzie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W nocy zachmurzenie wzrośnie, ale nadal będzie padał deszcz. Temperatura oscylować będzie w granicach od 15 stopni w Tucholi i do maksymalnie 17 w Toruniu, jak również we Wrocławku. Wiatr będzie umiarkowany z północnych kierunków. Natomiast jutro na Kujawach synoptycy prognozują przez cały dzień opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże, więcej rozpogodzeń dopiero w drugiej części dnia. Dzień będzie ciepły i parny, od 25 do maksymalnie 26 stopni. Nastąpią wahania ciśnienia, barometry w południe wskażą 1004 hektopaskale. Spójrzmy na kolejne dni. W poniedziałek niebo całkowicie zdominują deszczowe chmury. Nad ranem 17-18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 19. We wtorek nad regionem zachmurzenie będzie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Nad ranem od 13 do 14 stopni, w ciągu dnia od 19 do 20. W środę dużo chmur i nadal deszcz. Nad ranem 11-12 stopni, w ciągu dnia 18, maksymalnie 19. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.